Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek, a właściwie przed pobibiję. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek z tramwaj kierunek Winnica. Winnica, jeżeli ktoś nie wie o co tu chodzi, chodziło tu o tramwaj, który ma być, jest już budowany od bardzo dawna. Jeżeli ktoś nie jest w temacie, to tutaj pokażę. Tramwaje jeżdżą już właśnie od przez Most Północny, proszę tutaj ładnie, tu gdzie myszka, nie, bez wizualizacji już poproszę. Mostem tu północnym przez, tak, w sensie one były budowane tak w całości od Młocin, tam gdzie jest galeria Młociny i tak dalej. Od Młocin z mostem północnym były budowane te tramwaje, jadą tutaj sobie ładnie obok galerii północnej, która powstała dużo później. Jadą tutaj sobie światowida obok pętli Tarchomin Kościelny, dalej jadą światowida i kończą aktualnie swój bieg na Nowodworach, ale jest przewidziana wielka pętla tramwajowa, która zakończy tę całą inwestycję i połączy światowida z Mądlińską. Czyli coś, co na pewno nie jedną osobę by ucieszyło. Ale tak czy siak, zanim dojdę do szczegółów i Wam pokażę dokładnie co, gdzie i jak, łączymy się z naszym konsultantem, który jest na miejscu, gdzie będzie się znajdował plac budowy, ponieważ nagranie jest trochę starsze, bo sprzed tygodnia aktualnie już tam się pojawiły płoty, ale jeszcze nic nie jest w budowie. To cały czas jest aktualne i łączymy się z Jakubem. Halo, halo? Witam, witam. Moi drodzy, dzisiaj jak widzicie Białęka, a dokładniej mówiąc Nowodwory, a mówiąc jeszcze dokładniej, najczęściej uczęszczana trasa tramwajowa w Warszawie. Swoją drogą, dwójka, w godzinach szczytu, jak sama nazwa wskazuje, jeździ tu co 2 minuty. Na nowym, jednokilometrowym odcinku znajdą się 2 przystanki, a o tym, że trasa ma zostać rozbudowana, świadczy m.in. przesiadanie się motorniczego z jednego końca tramwaju na drugi w celu zawrócenia. Powstaną tu chodniki i ścieżki rowerowe, a do tego pętla tramwajowa i autobusowa oraz parkuj jedź. Dojazd do Młocin ma zająć 20 minut. Inwestycja za ponad 67 milionów złotych, współfinansowana z Unii Europejskiej, ma zostać oddana do użytku do 2021 roku. Co oznacza, że zanim usłyszymy komunikat przystanek Winnica, musimy jeszcze trochę poczekać. To wszystko ode mnie z miejsca wydarzeń. Cierpliwy, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak jak właśnie widzicie, tramwaj będzie tutaj dojeżdżać. Teraz już możemy tutaj pokazać bardziej. Tramwaj będzie jechać właśnie, tak jak tutaj Jakub mówił, on teraz zawraca na Nowodworach, że się masz motorniczy, przesiada, dojeżdża sobie na Nowodworach 06, wysiadają ludzie, później on sobie tutaj jedzie, przejeżdża na drugi tor, tak, ale to jest taki fajny przejazd, i później wraca sobie do, jedzie już w kierunku Młocin. Tutaj to torowisko jest tak zrobione właśnie, jest ten przejazd, ponieważ nie było wiadomo, czy aby na pewno do Winnicy będzie zbudowane, bo były problemy techniczne z wykupem ziemi. I tak, pętla na Nowodworach autobusowa zostanie całkowicie zrównana z ziemią, zostanie wyburzona, postawiam tam TNT i będzie wybuch wielki z Minecrafta. Nie, no tak oczywiście, na serio. To tutaj zostanie przeniesiona na Winnicę, tam. I tu będzie oczywiście pas drugi, drogowy, bo jakby ktoś się zastanawiał, czemu tutaj nic nie budują, żadne budynki, place, parki i tak dalej. Przecież tu tyle miejsca i to tam się ciągnie od początku. Ponieważ tu jest przewidziany drugi pas drogi, tak jak tu jest w tą stronę będzie, to tak jak tu będzie w tą stronę. 3 pasmówka, z bus pasami nawet, z tego co widzę. I tak, tu się aktualnie kończy, tu jest moja górka z dzieciństwa, bo jak tutaj chodziłem do szkoły, to ja ją bardzo dobrze pamiętam. Teraz ją ogrodzili całą, jak widać na załączonych zdjęciach. To mnie trochę... W sensie ja wiedziałem, że jak będą budować ten tramwaj, to oni ją muszą rozkopać, ale myślałem, że może tunel by zrobili czy coś. Tak czy siak, ma być wybudowane 2 przystanki, jak mówił Jakub. Przystanek Grzymalitów, tramwajowy przystanek. W sensie tak, ten przystanek jest zamknięty, jeżeli ktoś nie wie, tutaj jest przystanek zamknięty, zawieszony i został przeniesiony tutaj, więc spokojnie. Przystanek Grzymalitów 02 jest cały czas funkcjonalny. Natomiast tak, tramwaje będą jechać tutaj, tu będzie właśnie ten przystanek. W teorii ten przystanek jest już możliwy do postawienia tak od teraz, bo tu się kończą. Tu się zaczyna ogrodzenie, cała górka jest ogrodzona, tu jest szkoła, nie będę nawet cytować jak się nazywa, bo pamiętam na pamięć. Tutaj jest koniec drogi, tak, tutaj tu jest była ślepa droga, od dawien dawna. Ja pamiętam to odkąd się urodziłem, zawsze był tam znak zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu, a teraz po tylu latach, wiecie co się tam pojawiło? Po tym zakaz wjazdu pojawił się nie dotyczy pojazdu budowy.
I po prostu to jest taki dla mnie obłęd, bo ja tutaj mieszkałem i odkąd zawsze pamiętałem, mówili, że tu ma powstać albo metro, albo tramwaj. Metra nie ma. Trzaskowski coś tam mówił, ale nic nie zrobił. Metra nie ma, ale tramwaj jest. I po bardzo długich latach, a ile to wam jeszcze o tym Sygut powie, no to właśnie widzicie. No i tak, stąd będzie sobie jechać tutaj na Tatasa. Zaraz, nie będę się mieszał jeszcze tak dużo. Tu, tędy, ładnie, przednie tutaj poetów. Tu powstanie taki ładny, piękny węzeł. Tak, oczywiście całe tramwaje tutaj będą na zielonym środowisku. Nie wiem, jaki będzie tutaj sposób jeszcze, ale tak czy siak. To tak, tutaj tramwaj wejdzie się tutaj z tą drogą. Tu będzie nowa droga, co powiecie. Będzie przejrzeć się tutaj. Tu będzie połączenie z poetów od jednej, drugiej strony. Tutaj, nie wiem, jak z tą częścią. Tu będzie pętla wielka dla tramwajów i autobusów z parku i jedź przygotowanym na przyszłość, tak jak powiedział właśnie Jakub, że tutaj będzie jedno i drugie i trzecie. I dalej tu będzie jechać z połączeniem do Mądlińskiej. Jak będzie wyglądać połączenie z Mądlińską, nie wiem, ponieważ to jest najmniej pewna rzecz, jaką widziałem. W sensie na pewno będzie, bo wtedy wszystkie 700 z wiadomo kąt będą mogły tutaj dojeżdżać ładnie z Legionowa i Jabłonnej. Natomiast jak to będzie wyglądać, nie wiem. I tak, jest oczywiście pomysł, aby nasz Bambaj stąd jechał dalej, ale na ten temat się nie wypowiem, ponieważ nie ma oficjalnych wersji. Chociaż to byłoby naprawdę dobre, gdyby połączyli się tutaj z pociągami. Tego nie powiem, nie, że nie. Mają być trzy miejsca dla tramwajów, co oznacza, że tutaj będzie dwójka kończyć bieg. Dwójka to jest mój ulubiony tramwaj. I tak samo 17 będzie tutaj być pętla, czyli będzie połączenie właśnie Winnica, najdalej wysunięta na północ pętla i najdalej, prawie najdalej wysunięta pętla na południe Służewiec, wyścigi są najdalej. 17 będzie to wszystko łączyć ze sobą, co czynić będzie może ją najdłuższą linią. Będzie czynić ją najdłuższą linią tramwajową, bo 28 właśnie krót skracają. Dobrze, no i co tu dużo powiedzieć? Jakieś bardziej informacje to takie na temat? To tak, w 2021 roku Bambaje firma, nie pamiętam jak się nazywa, ma już to koniecznie skończyć. Do 2021 roku przejadę się sami z tym tramwajem. I mogę wam powiedzieć, jeżeli do tego czasu nie pokażę twarzy, to na otwarcie tramwaju na Winnica na pewno będzie wywiad ze mną, nawet mogę cokolwiek zrobić, ale na pewno tam będę, nawet mogę mieć wywiad na żywo, sam na sam z Trzaskowskim. Ja dla was mogę zrobić na tej trasie wszystko. Dlatego od razu uprzedzam, że cokolwiek się tu będzie nowego działo, czyli Trzaskowski wkopie pierwszą łopatę, pierwsza koparka zacznie ryć, pierwsze kopnięcie prądu, znowu nie ma na osiedli Winnica, wody czy cokolwiek, to ja tam będę pierwszy. Nawet wy nie zdążycie wyjść z domu, to ja już przejdę przez całą Warszawę i ja tam będę pierwszy. Nie, może bez przesady. Ale będę tam jak najszybciej, będę mógł dojechać, więc to jest najważniejsze. I jak będą jakiekolwiek konferencje prasowe czy cokolwiek, to będzie. Nie ma tutaj, tak jak przy metrze, punktów informacji, dlatego będę musiał tutaj jeździć co tydzień i zawsze sprawdzać, jak wygląda postęp. Odcinki z tego będą się pojawiać z tego miejsca co 2-3 tygodnie, bo nie przewiduję, żeby bardziej to było się działo. Odcinek, jak widzicie, jak wiecie, jest dosyć krótki, tu macie wizualizację, jak to ma wyglądać, tak tutaj aktualnie zawiązać 17, tutaj dwójka. No i dwójka tutaj też czasami tak zawracam, no jest A, T, autobusy, tramwaje i Mądlińska. Trasa będzie tu krótka, bo tak jak mówiłem, to jest 1 km i 2 przystanki. Co jest ciekawego? No właśnie tutaj mówiłem, że jest, że tak jak Sykut mówi, że to jest bardzo użyteczna linia. Inwestycja za ponad 67 milionów złotych. Wiecie, ile to jest? Tyle, żebym przekupił do Trzaskowskiego, żebym mógł latać dronem gdziekolwiek bym chciał. Czyli dużo. Bardzo dużo. Mają 10 miesięcy, czyli właśnie na 2021 roku muszę już to oddać. Jeżeli ktoś sobie chce przeliczyć miesiąc, to umowa była podpisana jakoś tak, no nie, miesiąc, dwa miesiące temu, więc niedługo, no nie jest tak, że strasznie daleko odległe, bo 10 miesięcy to w końcu jest krótki niż rok. No, oni zaczną kopać już to niedługo i oczywiście to jest swój finansowany ze środków Unii Europejskiej i jeżeli chcecie dowiedzieć się, czemu oni zaczynają to w 2019 roku kopać, a nie w 2020 już sobie tak odpocząć, ponieważ środki są do 2020 roku. Z Unii Europejskiej muszą zacząć inwestycje w 20, przed 20, aby skorzystać ze środków. Dlatego to jest tak grebane. Dobrze, no i tak widzicie mniej więcej, jak to już teraz tutaj wygląda. Natomiast coś więcej na temat pętli i tego, to się przenosimy tutaj gdzieś Sykut stoi, żebyście zobaczyli, ile ja już na to czekałem. Łączymy się z tobą.
10 lat temu powstały pierwsze plany dotyczące tego projektu, lecz mieszkańcy osiedla Widnica strajkowali i protestowali. Jak widać skutecznie, projekt opóźnił się o 10 lat. Do zobaczenia, Jakub Sykut. No, jak widzicie, się naczekałem. 10 lat. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to będzie się dalej budować, to oczywiście kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Na temat Meta, to, że będzie niedługo już oddawane i w ogóle jak tam idzie budowa, opowiem Wam w kolejnym odcinku, który się pojawi za tydzień, mam nadzieję, ponieważ Sykut właśnie wyjechał na wyjazd i mam nadzieję, że jak wróci, to albo będzie z nim, albo bez niego. Jak najszybciej postaram Wam się zrobić za tydzień mniej więcej, albo szybciej, ale nie będzie takiej przerwy, tak jak ostatnio. Polityka warszawska pojawi się, postaram się, żeby się pojawiła w grudniu, ponieważ jest dosyć dużo już zaplanowanych odcinków kolejnych, a ja cały czas nie mogę zbudować tego, co jest najprostsze. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Mówił dla Was Awizynosz z... odsunięty od pętli Winnicy 30 km. Cześć! To jest moje najstarsze wspomnienie, które pamiętam, że moje... na co chciałem czekać. Wyczekiwałem tego. Więc długo. A tyle długo, że jestem w stanie zrobić wszystko, żeby tam być pierwszy, przejechać pierwszym tramwajem.